II światowej, o Piusie XII, jak ten facet męczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, na Przebożę, módl się za nas grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, na Przebożę, módl się za nas grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, we wszystkich naszych intencjach i we wszystkich intencjach Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami, racji darmi w potrzebach naszych, ale od wszelakich rzeczywistych raz nas zawsze wybawię. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędownictwo nasza, pośrednictwo nasza, pocieszycielko nasza, Synu Twoim nasza, jednaj Synu Twojemu nas przelecaj, Twojemu Synowi nas oddadaj. Bóg zawsze przez konkurencję Jezusa Świętego, w Remborce modliła się Teresa z mężem Piotrem i z Mateją. Bóg zakłada, bo... Panie Boże, przez to im wstępnie do Józefa, módlmy się o wierność, solidarność i mądrość wszystkich tych. Przyjęłam. Chrystu, ale chrystu, ale ojcze. Chrystu, chrystu, ale chrystu, wyczekaj nas, stolicę z nieba Boże. Miłuj się nad nami, Synu Szczepicielica Pan Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Trójcy Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo. Zmiłuj się nad nami, Święty Józefie. Zmiłuj się nad nami, przesławny potomcy Dawida. Zmiłuj się nad nami, światło patriarchy. Zmiłuj się nad nami, pobudzeńcze Boga Rodzice. Zmiłuj się nad nami, przecież Chrystus z Ubiwicą. Zmiłuj się nad nami, Zbawiciele Syna Bożego. Módl się za nami, troszliwy obrońcy Chrystusa. Módl się za nami, Boże Najświętszej Rodziny. Módl się za nami, Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami, Józefie Najczystszy. Módl się za nami, Józefie Najrozsądniejszy. Módl się za nami, Józefie Najmądrzejszy. Módl się za nami, Józefie Najpokryczniejszy. Módl się za nami, Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami, Zwierciadło Cierpliwości. Módl się za nami, Miłośni Klubu Trwań. Módl się za nami, Zdrowe Pracujące. Módl się za nami, Zdobą Życia Rodzinnego. Módl się za nami, Opiekunie Dzieci. Módl się za nami, Podporu Rodzin. Módl się za nami, Pocieszenie Szczęśliwych. Taki facet, który mówi nieciekawie, ujadacz, jąka się, złe akcenty daje, to ani polityk, ani, może polityk prędzej, ani historyk, ani polonista, wielki łeb, oczy wielkie, on jest antyreklamą, jak to Janek Witek zawsze mówił, on odstrasza, jest antyreklamą. Amen. Włodzimierz Zagórowa, truje nam Chrystus. Nie zawsze wszędzie był zapać w Panie Włodzimierzu, był zapać się Wam drodze za wspólne trwanie. Księża, bo to księża byli tymi agentami w Watykanie, to no, raczej księża tymi kandydatami byli, mieli być samolotem na teren Związku Sowieckiego przewożeni i skoki na spadochronie w dół i tam mieli oni właśnie w Rosji zakładać tajne parady. Tak, jednostki takie można by powiedzieć. Tajne parady na terenie związków.
Związku Radzieckiego. Tutaj oczywiście jest informacja, że bardzo, bardzo często były wykorzystywane kontakty Watykanu przez księży z Polską. Także takie akcje były przeprowadzane. Tak, 100%, to nie było tylko na zasadzie teorii, także no tworzymy jednostkę, może będziemy przerzucani, nie, po prostu byli już przerzucani, no ale Frank chciał, że większość tych spadów rodniarzy została bardzo szybko ujęta przez sowieckie służby, no bo ta ochrona przeciwlotnicza była bardzo dobrze zorganizowana. Tutaj na zdjęciu chciałem wam pokazać prefekta kongregacji do spraw kościołów wschodnich, kardynał Juri Disa, który wymyślił kolejny sposób właśnie przeniknięcia religii katolickiej do Związku Radzieckiego. Otóż on sobie wykombinował, że księża będą przebrani. Przebrani będą szli za wojskami niemieckimi, które już wtedy zaatakowały Związek Radziecki. Oni będą szli za tymi żołnierzami w przebraniu, a tam potem już jakoś się mobilizują, to przez mogicę, będą zakładać te tajne parafie. Tylko no, że plan był osobiście przyjmować Chrystusa Pana na Pana swego serca, Pana działania całego naszego, Pana życia naszego. A wtedy i Polska będzie inna. Ale Pan jest przeznaczony, by uczynić z nas wspaniałymi. Nie lubili Kościoła katolickiego, więc no, skończyło się to wszystko tak, no, że bardzo dużo część tychże księży przebrani w tych undercover tajnych agentów tej jego świętobliwości, no to zostali wyłapani, no i wiadomo Dziadostwo, pomiń za dużo reklam, jak na pół godziny, to nie wypada. No minuta została, tu reklama. Do czego to? Tak, jeszcze widzą. No i proszę tam u ciebie słuchać, dodałam tej dziadówki, więc ona się w ogóle nie odzywa, telefon, tam te swoje namiary, ty do niej też dzwonisz, a nie tutaj gdzie trzeba. I tak dziadówie daj, wiesz, z dobrego serca, a ona jak w niebo wzięta, już lata tam gdzieś w sanatorium, trzy zaraz będzie miała kurację za darmo, jakieś takie... pół operacji za darmo dziadowa będzie miała. Już jak dorwała telefon, ona tylko o sobie myśli, ją wygonimy, a damy tu Ewkę z Grecji zamiast. Według projektu zgromadzenie ogólne ma przedstawiać prezydentowi wszystkich kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 5 głosów. Zgromadzenie miałoby na ich wybór miesiąc od końca kadencji prezesa. Projekt zakłada też, że po końcu kadencji prezesa do wyboru nowego Trybunałem Konstytucyjnym pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu w Trybunale Konstytucyjnym, Sądach Powszechnych i Administracji. 19 grudnia zakończy się kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold podjęła uchwałę, aby wezwana na świadka prokurator Barbara Kijanko
uzasadniła swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu. Pod koniec tygodnia prokurator poinformował przez pełnomocnika o długotrwałej chorobie, ale nie przedłożyła kopii zwolnienia lekarskiego. Komisja śledcza podjęła decyzję, że pod groźbą nałożenia kary finansowej wezwie pierwszego świadka do usprawiedliwienia nieobecności. Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman podkreślała, że samo nieudokumentowanie pisma stwierdzające fakt choroby nie jest wystarczające. Dobrze, jest tutaj ja coś. Uważam, okay. że takie pismo nie jest usprawiedliwieniem niestawiennictwa. Każdy powinien wykazać się jakimś dokumentem, a nie tylko słowem, co do tego, że się nie stawi z jakiego powodu, tym bardziej, że mamy do czynienia z osobą, która posiada fachową wiedzę, jak się usprawiedliwia nieobecność przed takim ciałem jak komisja śledcza. Ponadto podczas obrad komisja podjęła dwie inne uchwały. Pierwsza z nich, przedstawiona przez poseł PSL-u Angelikę Możdżanowską, proponowała powołanie biegłego, który miałby ocenić stan zdrowia prokurator Barbary Kijanko. Drugą propozycję złożył poseł PO Krzysztof Brejza. Wniósł on o udostępnienie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wszelkich kopii płyt stanowiących załączniki do aktu oskarżenia przeciwko kierownictwu spółki Ambergold. Na najbliższym posiedzeniu Senatu komisje zajmą się zmianami przepisów dotyczącymi akcyzy na auta, zapowiedział senator Grzegorz Peczkis. Senacka Komisja Infrastruktury zainicjowała zmianę przepisów w tym zakresie. Obecnie trwają nad nimi prace w Izbie Wyższej Parlamentu. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował ostatnio, że w przypadku małolitrażowych aut nie starszych niż 10-letnia akcyza nie wzrośnie, a nawet spadnie. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zależeć jednak od parlamentu. Ministerstwo Finansów chce, aby bardzo drogie samochody były obłożone najwyższą stawką akcyzy. W przypadku najstarszych samochodów akcyza ma wzrosnąć o 200-300 zł. Senator Grzegorz Peczkis z Komisji Infrastruktury mówi, że zmiana przepisów w sprawie akcyzy była konieczna. Jak dodaje, powodem była bardzo zła sytuacja na rynku używanych aut powyżej 2 litrów. Sama zmiana, jeśli chodzi o sposób wyboru, w którym kierunku pójdziemy, polega na tym, że jest przekonanie, że auta stare, które mają po kilkanaście lat, że nie są autami, które są ekologiczne. I to na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, w lecie na przykład, bardzo wyraźnie da się odkryć. Jeżeli jedzie auto, które ma silnik diesla, które jest mocno wyeksploatowane, to za tym autem po prostu wytacza się czarna skóra. I to jest sytuacja, która jest, uznaliśmy, niekorzystna dla naszej gospodarki. Mało tego, gospodarka nasza już dawno z powodu obowiązującego prawa również przestała wytwarzać bądź montować prawie w zupełności pojazdy na rynek polski. I to jest też niezdrowe. I z tego właśnie powodu przeprowadzono się zmian. Resort finansów zapowiedział, że wprowadzone zostaną kwotowe stawki uzależnione od pojemności silnika i wieku pojazdu, tożsamego z określoną normą emisji spalin w miejscu obecnie obowiązujących stawek. W niektórych przypadkach najdroższych aut z największymi silnikami akcyza spadłaby z ponad 100 tysięcy złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Lekarze w publicznych szpitalach i ośrodkach zdrowia w Słowenii przystąpili do bezterminowego strajku. Domagają się poprawy warunków pracy i wyższych płac. Strajk oznacza spore niedogodności dla pacjentów. W pierwszym okresie lekarze zamierzają ściśle przestrzegać 40-godzinnego tygodnia pracy i odmawiać brania godzin nadliczbowych. Z pewnością spowoduje to wydłużenie kolejek przed lekarskimi gabinetami. Gdyby ta forma protestu nie zrobiła na rządzie wrażenia, w ciągu 2 tygodni lekarze zamierzają zaostrzyć strajk. Zapowiedzieli, że będą się zajmować tylko nagłymi przypadkami, a także najciężej chorymi kobietami w ciąży, a także dziećmi. Lekarze domagają się, by ich zarobki stopniowo rosły, osiągając docelowo trzykrotność średniej płacy w Słowenii. Obecnie jest to dwukrotność około 3600 euro brutto. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby deszcz. Na wschodzie i północy także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północy kraju do 6 stopni miejscami na południu i na wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu słaby i umiarkowany, zmienny. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły codziennej prasy polskiej. O
obrazek Chrystusa Króla z jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Aby dobrze przygotować się do tej wyjątkowej i bardzo ważnej uroczystości, poznaj treść jubileuszowego aktu. Rozważ go w sercu i przyjmij. Niepodległość warta krwi. O polskich drogach do niepodległości w naszym dzienniku rozmowa z profesorem Mieczysławem Rybą. W domu trudniej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania szkodliwe dla edukacji domowej. Szczegóły w naszym dzienniku. Z cyklu Bliżej ludzi. Opłaty za obowiązkowe zajęcia w publicznej szkole. Okazuje się, że w niektórych placówkach płaci się za lekcje WF-u na basenie, choć środki na nie szkoła powinna otrzymać od samorządu. Pozwólmy zwyciężyć niepokalanemu sercu Maryi. Dlaczego kult Maryi jest tak ważny dla przyszłości Kościoła i świata? Odpowiada ojciec. No ale to chyba dla ciebie jest ważny, bo ludzie w to nie wierzą, skoro to jest kult pogański. To nie wolno wciskać na chama, na siłę nie wolno. Jeżeli ktoś wie, że to jest kult pogański, to on nie będzie żadnej Matki Boskiej nosił. A jak ktoś nie wie, no to najwyżej jeszcze Bóg patrzy przez palce, ale świadkowie jeszcze tylko krótko stoją przecież tutaj obok gitary pod złotymi tarasami, którzy przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok, tutaj do Polski, a tutaj jest mydło powidło, tu jest żydostwo, tu jest handel, tutaj są walki, starcia, jakieś takie wibracje złe, o których powiedział też największy autorytet moralny wszechczasów, Nirmala Devi. Jak leciała tu nad Polską i w tym technikum poligraficznym, jak kasety wideo przeglądałyśmy, to były wypowiedzi Nirmali Devi, największego autorytetu moralnego wszechczasu, która mówiła, że jak leci nad Polską, leci tutaj nad środkiem Europy, to wyczuwa złe wibracje. No o tym mówię cały czas. Dociera? To prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam na aktualności dnia.